Wszystkie moje najpiękniejsze gombrowiczowskie wspomnienia związane są ze sceną. Na scenie w Starym Teatrze w Krakowie zagrałam Albertynkę z operetki. Tę Albertynkę, która marzy o nagości, a wszyscy naokoło chcą ją ubierać, bo się boją tej jej czystej namiętności. Zagrałam też Manię ze Ślubu, tę Manię, którą Henryk wtłacza w dziewiczość, bo tak naprawdę Mania jest służącą i sprzedajną Mańką. Ponieważ bardzo trudno przeczytać utwory dramatyczne samemu, zawsze ma się niedosyt, że nie słyszy się partnerów, postanowiłam przeczytać fragment opowiadania Dziewictwo. Tego opowiadania o Alicji, jeszcze jednej namiętnej dziewicy Gombrowicza. Instynkt, myślała Alicja. Instynkt, tak? Ale czego chce ten instynkt? Czego ja chcę właściwie? Sama nie wiem. Umrzeć albo zjeść coś cierpkiego. Nie odzyskam spokoju, póki jestem tak nieświadoma. Mam opaskę na oczach, jak mówi Paweł. Aż strach czasem bierze. Instynkt, mój instynkt dziewiczy, on mi wskaże drogę. Następnego dnia odezwała się do narzeczonego, który wpatrywał się z upojeniem w jej łokieć. Pawle, ja miewam takie dzikie fantazje. Tym lepiej, najdroższa. Tego właśnie spodziewałem się po tobie, odrzekł. Czymże byłabyś bez kaprysów i fantazji? Uwielbiam ten czysty nierozsądek. Ale moje fantazje są dziwne, Pawle. Takie, że wstydzę się powiedzieć. Nie możesz mieć innych, będąc nieświadomą, odparł. Im dziksza i dziwniejsza fantazja, z tym większym zapałem wypełnię ją, moje ty kwiecie. Ulegając jej, oddam hołd twemu i memu dziewictwu. Ale, bo widzisz, to właściwie to jakoś inaczej. Mnie przynajmniej jakoś tak rozciąga. Powiedz mi, czy ty także jak inni, czy kradłaś kiedy? Za kogo mnie masz, Alicjo? Co znaczą te słowa? Czy mogłabyś choć przez chwilę upodobać sobie w mężczyźnie zbrukanym podobnym występkiem? Zawsze starałem się być godnym ciebie i czystym, oczywiście w swoim męskim zakresie. Nie wiem, Pawle, ale powiedz mi tylko szczerze, bardzo cię proszę, powiedz mi, czy kiedykolwiek, wiesz, oszukałeś kogo, albo gryzłeś, albo chodziłeś półnago, albo czy sypiałeś na murze, albo czy biłeś kogo, albo czy lizałeś, albo czy jadłeś jakie obrzydlistwa? Dziecko, co ty mówisz? Skąd ci się to wzięło? Alicjo, zastanów się, ja miałbym lizać albo oszukiwać, a mój honor oszalałaś chyba. Ach, Pawle, rzekł Alicja, jaki dzień cudowny, ani jednej chmurki, a od słońca trzeba daszek robić nad oczami. Pochłonięci rozmową obeszli cały dom naokoło i znaleźli się przed kuchnią, gdzie na kupie śmieci walała się porzucona przez Bibi kość z resztkami różowego mięsa. Patrz, Pawle, kość, rzekła Alicja. Chodźmy stąd, rzekł Paweł. Chodźmy stąd, tu złe zapachy i jazgot dziewek kuchennych. Nie, Alicjo, dziwię się, jak w tej główce słodkiej mogły powstać takie myśli. Czekaj, czekaj, Pawle, nie odchodźmy jeszcze. Widać, Bibi nie obgryzł jej do końca. Pawle, ach, jaka ja jestem, sama nie wiem, Pawle. Ale co najdroższa, może ci słabo, może upał cię zmęczył tak gorąco. Ależ nie, gdzie tam, patrz, jak spogląda na nas, jakby chciała nas ugryźć, pożreć nas. Czy bardzo mnie kochasz? Stanęli przed kością, którą Bibi powąchał i liznął
wskrzeszając wspomnienia. Czy ja cię kocham? Tak kocham, że chyba tylko w górach znaleźć można równą miłość. A ja tak bym pragnęła, Pawle, żebyś obgryzł, to jest, żebyśmy obgryźli razem tę kość na śmietniku. Nie patrz. Zarumieniłam się, przytuliła się do niego. Nie patrz na mnie teraz. Kość? Co, Alicjo, co? Co powiedziałaś? Pawle, rzekła Alicja, tuląc się do niego. Ten kamień, wiesz, rozniecił we mnie szczególny niepokój. Nie chcę o niczym wiedzieć, nic mi nie mów, lecz męczy mnie ogródek i róże i mur i biel mej sukienki i ach, czy ja wiem, chciałabym może mieć posiniaczone plecy. Kamień mi poszepnął mym plecom, że tam za murem jest coś i ja to coś zjem, obgryzę w tej kości. To jest, obgryziemy wspólnie, Pawle, ty ze mną, ja z tobą. Muszę, nalegała gwałtownie. Ja bez tego muszę umrzeć młodo. Paweł się zdumiał. Dziecko, na co ci kość? Ty zwariowałaś. Jeśli już chcesz koniecznie, to każ sobie podać świeżą kość z rosołu. Ależ o to chodzi właśnie, żeby tę ze śmietnika, krzyknęła Alicja, tupiąc nóżką. I to ukradkiem, w strachu przed kucharką. I znienacka powstała między nimi sprzeczka, równie gorąca i omdlała jak skwer lipcowego słońca, które chyliło się ku zachodowi. Ależ Alicjo, to wstrętne, cuchnące, fuj! To mdli po prostu. Przecież tutaj właśnie kucharka wylewa pomyje. Pomyje? I mnie także mdli i ja omdlewam. Na pomyje także mam oskomę. Wierz mi na pewno, to się obgryza, Pawle. To się jada. Tak robią wszyscy, ja to czuję, kiedy nikt nie widzi. Kłócili się długo. To wstrętne, to ślepe, dziwne, tajemne, wstydliwe i lube. Alicjo, wykrzyknął Paweł wreszcie, przecierając oczy, na miłość Boga. Ja zaczynam wątpić, jak to, sen czy jawa. Nie chcę się dopytywać, broń Boże, nie jestem ciekawy, ale czy ty może żartujesz? Pisz ze mnie, Alicjo, co się tutaj stało? Kamień, mówisz? Czyż możliwe, by rzucano kamieniami i by z tego, by stąd wynikała jakaś niezdrowa pazerność na kości? Ależ to zbyt dzikie, zbyt nieczyste jakieś, nie. Szanuję twe fantazje, lecz to już nie instynkt dziewiczy, to wyssane z palca. Z palca? Odrzekła Alicja. Pawle, a palce moje czy nie są dziewicze? Przecież sam mówiłeś, że trzeba zamknąć oczy bezmyślnie i cicho, naiwnie i czysto. I ach, Pawle, prędzej patrz, jak słońce lśni, a ten robaczek tak ospale czołga się po liściu, a mnie tak rozciąga. Mówię ci, wszyscy robią tak samo, tylko my nie wiemy. Ach, tobie się zdaje, że nigdy nikomu, a ja ci mówię, że kamienie wieczorami świszczą, jak rzęsista ulewa, aż nie można zmrużyć oczu i w cieniu drzew, kości i inne odpadki bywają obgryzane z głodu i półnago. To jest miłość. Miłość! Ha! Ty oszalałaś! Przestań! Krzyknęła, ciągnąc go za rękaw. Chodźmy po kość. Za nic! I w rozpaczy byłby może ją uderzył. Lecz w tej chwili usłyszeli za murem coś jak uderzenie i jęk. Podbiegli, wychylili głowy z pnących różyczek. Tam na ulicy pod drzewem młoda i bosa dziewczyna wpijała się ustami we własne podniesione kolano, boleśnie skurczona. Co to? Szepnął. Wtem nowy kamień przeszył powietrze i ugodził ją w kark. Upadła, ale zaraz zerwała się i uskoczyła za drzewo, a z głębi skądś doszedł wrzask męski. Ja ci dam, ja ci jeszcze dołożę, zobaczysz, złodziejka! Powietrze było pieściwe, palące, nastąpiło milczenie w przyrodzie, jedno z tych drżących, wonnych zapamiętań. Widzisz? Szepnęła Alicja. Co to? Rzucają w dziewczyny.
rzucają kamieniami. Dla przyjemności tylko, dla rozkoszy. Nie, nie, niemożliwe, przecież sam widziałeś. Chodź, kość na nas czeka, chodźmy do tej kości. Razem ją odgryziemy, chcesz? Razem, ja z tobą, ty ze mną. Patrz, już ją mam w ustach, a teraz ty, teraz ty.